Tak właśnie pracuje się z Przemkiem. Będę go zjadł. I się zesrało później już. Co ty robisz, uderz! I pan nie mówi na ty, dobrze? Dobrze? I brawo dla Gorzowa. My jesteśmy beznadziejni. Hat-trick. No nie, no to robię, no i nic, no. Hat-trick 40, chyba nie ma lepszego dnia, żeby nagrać już 40 jubileuszowy podcast hat-trick.pl, drugi. It's the final countdown. W wersji wideo. Witają was. Przemysław Zych. Michał Zachodny. I Tomasz Zieliński. Jesteśmy dwie... prawie 2 godziny i 10 minut po... nie wiem, meczu roku. Klubowym, w klubowej piłce, myślę, polskiej na pewno meczu roku, meczu chyba ostatnich lat. No generalnie, nie wiem jak to nazwać, no po prostu Legia Warszawa, Real Madryt, 3-3. To ja wiem jak to nazwać. Do tej pory Legia w europejskich pucharach, w tym sezonie, kojarzyła mi się. Dundalk i ostatni gwizdek sędziego i przeciągły gwizd, awans do Ligi Mistrzów, który został skwitowany gwizdami, ciszą i kibicami skandującymi Legia grać. Mać. Piłkarzami, którzy się nie cieszyli, poza tak, dwoma, może tak, trzema. Tak, piłkarzami, chwilę, którzy się nie cieszyli, byli lekko załamani, Besnikiem Hasim, który... który chciał przybić piątkę z Bogusławem Szydorskim, ten w końcu przybił, ale tak widać było, że się nie będzie. No a potem Borussia Dortmund. I to, co się działo. Wszystko. Przecież pamiętasz, jak siedliśmy, po tym powiedzieliśmy sobie, jak tu oglądać dalej Ekstraklasę, kiedy mistrz Polski, no bezapelacyjnie, drużyna o największym potencjale. I wtedy śpiewaliśmy, pamiętacie, z Szydery, nie poddawaj się. Smutni. Tak. A dzisiaj możemy zaśpiewać, nie poddawaj się. Tyle pozytywów, autentycznie. No, ja jestem... Nie wiem zacząć... No, ja zostałem już hejterem na Twitterze, ja jestem kibicem, Polakiem cebulakiem i żygam Legii, na polski klub. Nigdy nie będę, ale autentycznie mega się cieszę i cieszyłem się, że Moulin strzelił, Odzidzia i tak dalej. Naprawdę dziwię się osobom, że są w kraju ludzie, których to nie cieszy, bo... Ale mnie to cieszy na przykład, a zostałem hejterem, że zwracam uwagę, że Real grał na 1/8 gwizdka. Tak jak grał. Powiedział Jacek Magiera, to nie jest ani jego, oczywiście, ani Legii, ani nasz problem. Oczywiście, że tak, ale mogę o tym ja myśleć. To jest problem Realu, oni się będą wstydzić. Oczywiście. W 10 meczach, 15 sezonie, nie? I to o tym mówił mi Paweł Wilkowicz, w przerwie robiliśmy live'a i on o tym powiedział, że on komentuje mecze Ligi Hiszpańskiej, ogląda ten Real na bieżąco. Mówi, przecież Real tak gra, Real pozwala, przecież we wrześniu ostatnie czyste konto tej drużyny. No oni po prostu tak grają, wpuszczają bramki, grają na luzie, mają tyle jakości, że mogą sobie pozwolić na wystawienie czwórki napastników, tak na dobrą sprawę. Dwójki w środku pola i po prostu zrobienia wulkanu, no, krateru w środku pola. No tak, ale no, to nie ma nic to nie ma zaangażowania. Nic, naprawdę. Ja powiem tak, oglądałem oba mecze z trybun, ty też, i dla mnie mecz na Bernabeu to był mecz, gdzie Real był mniej zaangażowany niż tutaj, bo tutaj po traconych golach oni czuli się troszkę bardziej spięci. Nie, ja widziałem Cristiano Ronaldo, tak, który krzyczy do Bale'a, żeby on bardziej presował. Tak, ale na przykład jak było 2-1 dla Realu, bo ja tego tweeta pisałem w 50 którejś minucie przy 2-1 dla Realu i oni po prostu wiedzieli, że to już nic im się nie stanie generalnie i sobie odpuścili. Ja napisałem do tego tweeta, że Real w Madrycie grał na pół gwizdka, tutaj gra na 1/8 gwizdka. Jak szła kontra Legii, Radowicz już wchodził na połowę Realu i tam było powiedzmy 4-4, no ale uznałem, że pewnie zaraz Real wróci i nie zdążył jej rozegrać. Tak? Patrzyłem na połowę Legii, a tam Ronaldo, Bale, Benzema i Morata nie, że wracali spacerkiem, tylko oni po prostu szli. W środku pola Kovacic z krosem delikatnie truchtali w stronę biegnącego z piłką Radowicza i Legia szła z kontrą, wiesz, 4-4, 5-5. Że w ogóle, wiesz, im się nawet nie chciało wracać, przerywać kontra ataków Legii. A może inaczej, może nie mieli wracać wcale. Może właśnie Ronaldo z Bale'em i zostawać na bokach. Często widzieliśmy z Michałem, tak, siedzieliśmy obok siebie, ich wszystkich w linii, czwórkę w linii, tak, blokowali. Nawet chcieliśmy zdjęcie zrobić, prawda? Tak, ręka mi chodziła na zimnie, że tak. No, blokowali czwórkę obrońców Legii, ale może właśnie to była taktyka, żeby tam się nie podłączali do ataku, no w ten sposób. No to dobra, ale z drugiej strony, pamiętasz jak Real wychodził czasami z kontrami na Bernabeu, jak po prostu szli jak do pożaru, albo w tym sezonie... Dlatego mówię, że na Bernabeu... Możecie pamiętać mecz z Betisem. Byli mniej zaangażowani. Pamiętacie? Oglądaliśmy chyba tą akcję, Przemek?
tą bramkę dla Realu. A, tak, po rzucie tak, rożnym tak. I nagle Pepe zaliczył asystę. I to dzisiaj jak oni szli do kontrataku, to ale w ogóle, swoją wiesz, drogą, to jest ciekawe. Według mnie, jeśli mam się gdzieś doszukiwać jakiegoś, okej, okay, może nie błędu, ale gdzieś tam złego założenia w Realu Madryt, to jest właśnie to, że on pozwalał zostawać swoim napastnikom w czwórce. Bo oni, jak dostawali piłkę, nie mieli tej szybkości, nie mieli tego miejsca, żeby nabrać szybkości, prawda? Oni dostawali piłkę i to też jest różnica, jeśli chodzi o grę Legii w porównaniu do meczu w Madrycie, a do tego w Warszawie. On, zaraz był Chlouszek, zaraz był Bereszyński, który według mnie zagrał też wyśmienite zawody. Oni zaraz byli przy tych zawodnikach i oni mieli gdzie się miejsca. Hat-trick. Wracałem po krótkiej, jak zwykle, przerwie technicznej, bo mamy z problemem ze sprzętem różnorakim. Sprzętkiem. Michał, sprzętem i ze sprzękiem. Tak, mówiłem o Bereszyńskim, mówiłem o tym, że Realowi brakowało przestrzeni, żeby atakować z kontry. Legia dzisiaj w obronie. Wow. Legia przede wszystkim grała spójnie. I to jest, gdybym miał takie znaleźć słowo idealnie obrazujące Legię, spójność. Okej, okay, momentami bronili się dziesiątką zawodników za linią i gdyby nie dwie interwencje Pazdanu Malarza, bo oni wtedy tak się jakoś kleszczyli, obaj blokowali piłkę, obaj ją wybijali. Rzut rożny w pierwszej połowie był taki szczególnie. Tak, już, tak, tak. Udało się, okej. Okay. Zdarzają się takie sytuacje, trzeba umieć sobie w nich radzić. Czemu się zalogowałeś na Instata? Ja byłem zalogowany na Instacie. I go wyrzuciłeś. Tak. Znowu, nie. Przecież, no, nie sieć, masz minutykę. Gadaj tam, nie? Taki mądry jesteś. Statystyki masz cały czas włączone i tam opowiadasz o tym meczu. Rozszerzone, cwaniaczku. Już ci daję. Już chcesz, tak? Nie, okej, okej. Ale wyrzuciło pewnie wszystkie strony, które nie, były otwarte. Nie, 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 spokojnie. Spójność. Wracamy do spójności. Tutaj jest niespójność. Nie, tu jest spójność jest, była na boisku. Wszyscy bronili, ale co w dalszym trakcie podcastu pokażę, jak ta Legia i gdzie wykorzystywała. O czym mówił Magiera, co ciekawe. Tylko teraz napomknę, bo pewnie mamy też inne wasze uwagi. Pokaż. Nie, no to spokojnie. Magiera powiedział tak. Były dwie odprawy przed Realem. Pierwsza w przededniu meczu. 7 minut. By pokazać, na nich. Co... Film jest Gladiatora. Co Legia robiła źle. Quo vadis. Co Legia robiła źle w Madrycie i co poprawić. Uh-huh. Drugie 3 minuty, gdzie Real zostawia wolne miejsca. Ale też to, co było interesujące, Magiera o tym powiedział. Gdy on zobaczył ustawienie wyjściowe Realu Madryt, pierwsze co pomyślał, ale tam będzie przestrzeń do wykorzystania. Uh-huh. I... szacun dla Legii, że się udało. Nie, no ja też jak zobaczyłem ustawienie Realu, to sobie pomyślałem, że Zidane tutaj przyjechał na trening i potrenować sobie ustawienie 4-2-4 i żeby, wiesz, że nic mu tutaj nie grozi. Zobaczymy, jak to funkcjonuje i tak wygramy. I to Zidana zgubiło i to też zgubiło właśnie moim zdaniem zawodników Realu, którzy... I myślę na początku meczu szybka bramka Bale'a i potem przy 2-1, no i dalej myśleli, że no Jezu, i tak wygramy to, i tak nam się to nic nie stanie. A Legia ich wypunktowała jak, kurczę, no, wytrawny bokser i pięknie to zrobiła. Ale to uczucie, gdy piłka po strzale Mulena wpadła... Nie, to... Nie. Po prostu... Wow! Ale był szok. Siebie z Łukaszem Wiśniewskim, wyskoczyliśmy w górę, z Adamem Drygalskim zaczęliśmy się szarpać. Nie, no tylko szkoda, że... Widzieliśmy to my, garstka dziennikarzy, no nie taka garstka, bo dzisiaj akurat wypompowany był ten sektor. Strasznie, no ale że wiesz, kiedy najbardziej było widać? A nie 30 tysięcy osób. No. Dziennikarzy było sporo? Przerwie było wszyscy widać, tak. Się rzucili. Szczególnie było widać, jak w 55 minucie jeszcze niektórzy wracali, bo w końcu się dopchali do gulaszu, to było bardzo smutne. Znaczy ja tego nie rozumiem, jak można Real zobaczyć Madryt. Real Madryt i wybrać 10 minut stania w kolejce po gulasz. Ale ta kolejka była solna, ona zakręcała za filarem. Znaczy podobno pod trójką radiową jeszcze. Jakby ktoś był ciekawy, pokazywaliśmy to na Facebooku sport.pl. Wow. No ale to już zostawmy, nieważne. Ja się złapałem za włosy, wyskoczyłem, później nakręciłem Michała, to może pokażemy ten filmik z Michałem. Tak, tak. Michał, to się dzieje? Znaczy już przy drugiej bramce było takie, przy bramce Radowicza było już takie, Jezus, ale co tu się dzieje? Świetna akcja. Która? No ta na 3-2. O Gigi? Znaczy twój Mulę? No kuchałem się. Kapitalna akcja. Wysunął piłkę o Gigi. Tam wszystko zagrało. O Gigi, Akiwka. Prio, mądre wycofanie. Zachowanie.
tak? No ale świetny strzał. Okej, okay, przy drugim golu można powiedzieć, Keylor, powiedzmy, Keylor, tak, ale ten strzał był tak niespodziewany i tak zaskakujący Radowicza. Ja akurat siedziałem naprzeciwko, widziałem to bardzo, wiesz, naprzeciwko tego strzału. Radowicz zrobił to tak szybko i niespodziewanie, że na was w ogóle, wiesz, no zupełnie się nie spodziewał, że Radowicz, który dzisiaj się momentami bawił, że Radowicz tak szybko to zrobi. No, fantastyczny występ Legii. Oni znakomicie rozpracowali Real. To wiesz, było co widać, jest ważne? No. Że po tych 60 sekundach, kiedy tak naprawdę najpierw wznowił Real, a po minucie oni wznawiali. Ja się poczułem jak na Borussii przez chwilkę i bałem się, że tak, znowu to będzie. Wszyscy się baliśmy chyba. Wszyscy wtedy, o kurde, a tam jest jeszcze przecież trzech, których chce powtórzyć wyczyn Gareta Bale'a. A przecież Gareth Bale zrobił to tak od niechcenia. Po prostu machnął nogą i okienko. Siadło mu jakoś nieprawdopodobnie. No. I to na jakiej wysokości on złapał piłkę. No, no niesamowite. Ale no... Ja sobie w ogóle nie przypominam wielu meczów, gdzie trzy gole padają, czy nawet cztery, bo jeszcze Kovacic z dystansu po strzałach spoza pola karnego. I jeszcze, że polski zespół strzelił trzy takie gole. Ale o czymś to może świadczyć, że Real nie potrafił odnaleźć się w polu karnym Legii, a Legia, nie wiem, nie potrafiła wejść w pole karne Realu? Mi się wydaje, że jeśli o czymś może to świadczyć, to swoją drogą o pewności piłkarzy Legii. Kto podejmuje decyzję o strzale z dystansu? Zawodnik pewny swego. Znaczy Muleu już musiał uderzać, bo mu Prio ładnie zgrał do tyłu i jakby miał idealną piłkę na pierwszym. Ale Radowicz, ale... popatrz, jak Radowicz, tak, poszedł przebojem. Poszedł przebojem, to nie było nikogo w polu karnym, przed nim był Nikolić. Pamiętasz? Ale Odzidzia też nie musiał uderzać po lewą nogą. Po świetnym zwodzie. Pamiętasz, w pierwszej połowie była taka akcja, gdzie złapaliśmy się za głowę, o co oni robią, ten Real. Morata przebił się środkiem i to było tak, jak w ułamku sekundy przyspieszył i minął Pazdana, który później interweniował bardzo dobrze. Ale Pazdek to chyba jedyny jego błąd w tym meczu był, pamiętam. Tak, bokiem jakoś dziwnie bronił i ustawił się, minął bo chyba nie spodziewał się, że Morata potrafi tak przyspieszyć z piłką. Jeden jeszcze błąd był Pazdana przy strzale Ronaldo. Był zbyt daleko. Tak. Pozwolił mu przyjąć na klatkę. Ronaldo strzelił w polu karnym. Ale przypominam sobie tę akcję Moraty. Przecież Radowicz zrobił to samo. Wbieg między trzech, przyspieszył. Po Radowiczu tego nikt by się nie spodziewał. Całe szczęście, że nie przecinał paznokci. Poszła z dużego palca. Poszła. Na pewno się nie kręciła. Ale zwód Mulena, popatrzy na ten zwód Mulena. Odzidzi, przepraszam, przy tym golu, no kogo on to zrobił? Przemek dopiero bramki ogląda, bo... No tak, nie, ale ja też nie widziałem tych bramek powtórek. Tutaj, kogo on skręcił? Kovacicia. Byliśmy w szoku tym, co się dzieje w tym spotkaniu. Nie, dobra, wróćmy do merytorycznej dyskusji, a nie bramki. Tak, okej. Przestańmy może się jarać, tylko pogadajmy po prostu o fajnym futbolu. To, co mi się spodobało, to co rzuciło mi się w oczy na samym początku, to właśnie to przyspieszenie Moraty. Już to widziałem na Bernabeu, ale tutaj jego dynamika, ta swoboda, jak on wbiegał między przeciwników. Podobnie było z Kovaciciem w pomocy. To tak wydawało się, że szybkość to ma Bale, to ma Ronaldo, ale Kovacic samym, mimo że był sam z Tonym Krosem, to też potrafił zrobić przewagę po prostu zwyczajnie przyspieszeniem. To może teraz tak, skoro ty powiedziałeś o tych przyspieszeniu, o tym przyspieszeniu i tak dalej, Jacek Magiera dzień przed meczem na konferencji prasowej powiedział, wydaje mi się, że jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie w ogóle da się usłyszeć od trenera. Generalnie po zmianie trenera same fajne rzeczy się da usłyszeć na konferencji prasowej. Tak. Nie tylko na boisku, to jeśli możemy, to jeśli możemy wrócić, to właśnie na tej konferencji według mnie największy hit to było tak, gdy Michał Kołodziejczyk go spytał, co poczuł, gdy Real strzelił w 55 sekundzie i o to, co powiedział Jacek Magiera. Nie myślałem negatywnie po golu w pierwszej minucie. Przypomniałem sobie, że w barwach Zagłębia Sosnowiec już w tym sezonie w Bielsku-Białej prowadziłem taki mecz. Wtedy też straciliśmy szybko gola i wygraliśmy 5-4. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby powtórzyć ten wynik. Pamiętam ten mecz, bo on leciał jakoś równolegle. Szalony mecz. Jakiś piątek, 18. Coś nie, to w sobotę był chyba mecz, ale a może w piątek. Chyba w piątek. Nieważne, no ale bardzo to było śmieszne. To było chyba tuż przed tym, jak ostatecznie, że tak powiem, Besnika Hasiego pożegnano. To było między Borussią a Zagłębiem Lubin. Na 100%. Okej, 99%, bo nie pamiętam dokładnie terminarza, ale chyba wtedy jakoś tak się przerwę oglądało. Przerwę, bo my nie powiedzieliśmy nic o wystroju naszego studia. No jest pięknie, mi się najbardziej podoba ten ołtarzyk. Galatasaray Besiktasu, czyli skarby z wypraw Przemka do
do Turcji. Są też skarby tutaj, tak. Szalik Lecha Poznań, tutaj koszulka Krakowi, to nie ja ją przyniosłem do studia. I szalik Wisły Kraków, to jest ewidentna prowokacja Michała Zachodniego, żeby, nie ja wiem, wzbudzić kontrowersję. Ja tego nie układałem w każdym razie. Ale okej, zwala. No okej. A chciałem przynieść koszulkę Siarki, to powiedzieli, że mnie przyniosł. A są? Sprzedają? Czy zerwałeś z jakiegoś? Czy już się nie mieścisz? Dobra. Kolejna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to była taka myśl, w pewnym momencie się pojawiła, że Bolery grała dosyć szybko w tym meczu. W pewnym momencie Real wszedł na ten poziom, wiadomo, to się równało przyjemnie, te podania wypieszczone, dokładne przerzuty. Pamiętam, raz się zachwyciłeś przerzutem dokładnie co do nogi. Gdzieś Krosa. Pobliżu pola karnego. Tak, wyważone, a nie jak Kopczyński, okej, nie mam nic pretensji. I potrafiła podawać, wymieniać te podania szybko. I tak sobie pomyślałem, że gdyby ci piłkarze, właśnie ci, którzy dzisiaj grają w Legii, występowali w lidze hiszpańskiej, czyli gdyby występowali w środowisku, które skłania grać, do takiej gry, to oni się nauczyli. To nie jest, wiecie, to po prostu Legia występuje na co dzień. Giermy, moim zdaniem, by sobie spokojnie poradził. Na co dzień występuje w mało wymagającej lidze, po prostu. No właśnie, bo tak sobie dzisiaj myślałem, że Legia gra dzisiaj tak super mecz, szczególnie w drugiej połowie Legia, jak w pewnym momencie, nie wiem, 20-25 minut miała. No kosmiczne po prostu. Grali na jeden kontakt, starali się grać szybko, wychodzili na pozycję. To było wow. I tak sobie myślałem, że za 3 dni przyjedzie Krakowia, za tydzień, nie wiem, tam będzie mecz z Łęczną czy z kimś i znowu będzie kopaninka i znowu będą nerwy i problemy i szarpana gra, nie? No. I tak sobie myślałem, jak to zmienić, tak, od czego będzie... to zależy tak naprawdę? No na pewno może od tego przejścia i wyciągania wniosków, że wiadomo, warto że grać z Realem, na dwa kontakty. Skrzydeł, tak? Wiadomo, że, wiadomo, no że też, że nie grasz tak, że przeciwnik w lidze zostawia czterech na czemu postęp? Michał Pazdan w piątek zawalił, czy grał słabiej, tak, w tym meczu, a dzisiaj po prostu był skoncentrowany każde jego wyjście, jakby też tak co do sekundy. Czerwona kartka z koroną, no, słaby mecz, dużo niepewnych decyzji. A dzisiaj to w ogóle, no... A jeszcze jedna taka sytuacja była, rzuciła mi się w oczy, jak mówiłem o tym właśnie uczeniu się szybszej gry. Na przykład chociażby Nikolić przy jednej z kontr. Ktoś mu podawał i przepuścił piłkę, po prostu czuł, że ktoś jest obok niego. Normalnie w polskiej lidze to by to przyjął, bo wiedziałby, że nie musi przeciwnika zmylić w ogóle. Także, że wystarczy, że on ją przyjmie i ją później odda temu do jego koledzy, który jest gdzieś kilka metrów dalej. A tutaj musiał balansem ciała udawać, że on ją przyjmuje i wychodzić na pozycję, wiadomo, bo rywal zmuszał do tego. No, kwestia tego, w jakim się znajdują, w jakim środowisku. To według mnie, bo nie powiedziałem o tym, skupiłem się na tym Zagłębiu Sosnowiec z Podbeskidziem, to według mnie jest kwestia tego, tych momentów, tych sekund, o których mówił Jacek Magiera. Jeśli Legia chce tak grać przeciwko Łęcznej, Kielcom, Śląskowi, Wrocław, komukolwiek, to musi faktycznie być szybsza od przeciwnika. I nie mówię tutaj o szybkości fizycznej, ale technicznej, takiej myślowej. Jacek Magiera powiedział dzień przed meczem. Taką największą różnicą między zespołami z absolutnego topu światowego a Legią jest to, że jeśli legionista jest spóźniony o pół sekundy, to już rywal jest 2 metry dalej z piłką. Pół sekundy, 2 metry. Tak przelicznik zrobił. I faktycznie w pierwszym meczu to widzieliśmy. Widzieliśmy to dziś, w środę. Drugi gol dla Realu Madryt. Oni byli sekundę wcześniej. Nawet w pierwszej połowie powiedziałem ci, patrz, Legia stara się grać fajnie, szybko, 2-3 kontakty. Mhm. Ale Real robi to samo na jeden kontakt. Dokładnie. Prawda? I to było widać. Oni stracili tą płynność i szacunek dla Legii, bo to dzięki raz strzelonej bramce przez Odzidzie, kontrze Radowicza, no i frustracji, jaka napełniała Real w drugiej połowie. I bardzo dobremu wejściu Aleksandra Prijowicza. Świetna zmiana Jacka Magiery. Ja otworzyłem sobie raport Instat, no i jestem naprawdę, raz jeszcze, nie interesujemy się, na ile procent zagrał Real. Naprawdę, nie interesujmy się tym. Wiecie, właśnie mi wskazując, widzę, że Tomasz Janicki jest trending. No co? Tam się tak leją bełty na mnie, straszne. Jest, ale to smutne, że wy naprawdę myślicie, że ja się nie cieszę, że Legia zremisowała z Realem. Ludzie, walnijcie się w głowę. Oczywiście się cieszę, skakaliśmy na trybunie. Może zrobimy hat-trick o Tomaszu Zielińskim. Się, no bo zarzucają mi, że jestem Polakiem, Cebulakiem i że no nie wiem. No jest, dajcie trochę.
A jeszcze mogę coś powiedzieć? Ale czekaj, bo ja chciałem dobra, te statystyki. Nie, to ty. Skończ okay. z tymi... Nie, dobra, to teraz ty. Znaczy, to co mi się jeszcze rzuciło... 1/4 zagrali, no dobra. Ale większość sezonu pewnie w ten sposób, bo nie muszą. Wadis odjeżdża o fo. Gadaliśmy z Pawłem Wilkowiczem w czasie meczu o tym, że on miał takie zdanie, że on nie do końca pomaga pod bramką, że te jego podania są przyspieszające, ale to, co mi się podobało, i o tym mówiliśmy w czasie meczu, że podanie do niego to jest pewność, że on nie straci piłki. Tak? To jest safe. Tak, to jest gość, który wpływa za spokój. Myślę, że w takich meczach potrzebni są właśnie zawodnicy, którzy dają zespołowi równowagę, spokój, pomocnicy. Najważniejsza pozycja w zespole. Według mnie, gdyby tutaj był zawodnik jeden, jakiś nerwowy, tak, to by tracił piłki, albo jodłowiec właśnie, na przykład, tak, to by nie przytrzymał, to jest koniec po zespole. Widziałem właśnie takie pytanie, padło, bo prosiliśmy chyba, żeby pytać. Tak. Ludzie na Twitterze, czy Kopczyński po tym meczu ma szansę dłużej zastąpić Jodłowca w pierwszym składzie? No, to zależy od formy Jodłowca, krótko mówiąc. Kopczyński zagrał poprawnie, zagrał w innym stylu niż Jodłowiec. Czy Jodłowiec grałby na 2-3 kontakty? Nie sądzę. Czy Jodłowiec potrafiłby rozegrać w poprzek przy utrzymaniu swojej pozycji, bo tak naprawdę w momentach, w których Moulin się podłączał, to Kopczyński trzymał dyscyplinę i Jodłowiec dyscypliny nie potrafi trzymać. To jest dla mnie pewnik. Oferuje coś drużynie, jasne, jest silny, potrafi lepiej grać w odbiorze i tak dalej, i tak dalej. Czasami lepiej szybciej rozegrać tam na... Do przodu głównie i tak dalej. Ale to jest trochę taka bardziej... Kopczyński daje to, za co chwaliłeś Legię na początku? Za spójność. Tak. Ja bym tak to zestawił właśnie. Porządek, organizacja. Chaos żywca. Chaos, fizyczność. No i teraz to Jacek Magiera. Na pewno będą mecze, w których będzie potrzebował Kopczyńskiego i na pewno będą mecze, w których będzie potrzebował Jodłowca. Tak się zastanawiam, kto wie, czy nie, w europejskich pucharach nie będzie Kopczyński, bardziej potrzebował Kopczyńskiego. Bardziej o tym właśnie pomyślałem. Właśnie. I tu jest chyba taka różnica swoją drogą największa. I ja nie mówię, że Kopczyński jest lepszym piłkarzem od Jodłowca, bo nie jest. Nie jest, musi popracować trochę. Zagrał powiedzmy, nie wiem, może nie pierwsze minuty zagrał na Santiago Bernabeu. Teraz wszedł od pierwszy mecz chyba pełny. W Lizbonie zagrał minuty. Wpuścił go już wtedy Magiera i potem wpuścił go w Madrycie. No, ale w pierwszej 11. Słuchajcie, ciekawa statystyka. Wadis Odigiafo zagrał, czy miał 8 prób kluczowych podań z Realem. 8 według Instat. I to jest najwięcej w jego wszystkich meczach dla Legii. Mhm. Z tego 4 udane, 4 nieudane. Ale nigdy się nie zbliżył nawet w Legii do 5. No więc to tak naprawdę w ofensywie jego... Pokazuje, jak ważnym piłkarzem był. Pewnie najlepszy mecz, no. Tak. Fajne pytania są pod hashtagiem, ale na razie jeszcze rozmawiamy. Dobrze, to ja wrócę do tych statystyk, bo skoro je przywołałeś, to jeszcze patrzę. Chciałem, że do konferencji Magiery dzień przed meczem. Jeszcze... Nie, ale to już powiedziałem, że o tych momentach, które dzielą, ale do tego wrócimy zaraz, bo sobie już tablicę przygotowałem. Właśnie, tutaj. Rozrysuj coś, czekaj. Pokaż do kamery, ty, co będzie... Nie, pokażę, gdzie miejsca, które wykorzystywała Legia. Natomiast do tych statystyk i do tych momentów, o czym... świadczy choćby ten moment spóźnienia. O tym, że na przykład zespół lepszy zbiera drugie piłki, prawda? W tym meczu Legia zebrała niemal tyle drugich piłek, co Real Madryt. 54-57. Okej, Real zbierał je częściej na połowie Legii, ale tak wyglądał to spotkanie. Wybijanie z pola karnego i zbierali. Tak, oczywiście. No, jakby nie było, Legia się broniła przez większość spotkania i tutaj nie ma co się temu dziwić. Cieszy to, że w pierwszym meczu, o ile dobrze pamiętam, było w całym spotkaniu 17 pojedynków główkowych. Bardzo mało. W tym było 27, trochę więcej, bo Real szukał wyniku, szukał zwycięstwa dośrodkowaniami, dlatego siłą rzeczy tych pojedynków było więcej, ale to jest nadal bardzo mało. Nie znam średniej ligowej, ale spodziewałbym się, no zresztą, Korona Kielce, pojedynki główkowe 37 w meczu, czyli już 1/3 mniej. Patrzę dalej, z Lechem Poznań 48. Już troszkę szukamy tych różnic, prawda, między Ligą Mistrzów a Ekstraklasą. No i to jest taka, według mnie, jedna z tych różnic. I jeszcze tutaj znalazłem jedno, straconych piłek. Legia i Real tyle samo, 71. Ile dajemy w skali? W skali? Dwa. Nie, to nie było takie wybitne.
Ale nie rozumiem, o co chodziło z tymi główkami, ale odsłucham. Odsłucham jutro. To zrozumiem. Wytrzeźwiejesz. A czy ta korona to. Nie rozumiem. No, mam nadzieję, okay, że słuchacze zrozumieją. Ale rozrysuj. Po to stworzyliśmy hat-trick wideo. Nie, dawaj. Sobie, dawaj, musimy to pokazać. Nie obrażaj się. Po to stworzyliśmy hat-trick wideo, żeby użyć twojej magicznej tablicy. Ja zacznę. No, proszę, zacznij sobie. To jest... Nie, on się obraził. Tak. To jest... To jest... Dobrany się obraził. O, widzę to, nie? Pierwszy na gotowość. Zaraz wyjdzie. Czy nam dolewasz pod stołem? Wodę mineralną. Michał, co nam dolewasz? Odstresować. Ja czemu ty tak to ustawiłeś bezsensownie? Dobrze ustawiłem. Co to w ogóle jest? Zostaw mu. Michał, aha, narysuj coś. Pokazuj. Dawaj. Michał teraz bierze w rączki swoją magiczną tablicę. Dawaj. Niestety ci, którzy słuchacie podcastu, nie zobaczycie tego. Nie, zobaczą. Wytłumaczę to w taki sposób, żebyście widzieli to, o co chodziło. Real Madryt grał... Real w jakich? Okej. Okay. Na tablicy. Real w niebieskich, dobra. Legia w czerwonych. Legia już grała raz w czerwonych, o ile dobrze pamiętam, tak? W Lizbonie. O co chodzi? Zidane zaprzeczał, że Real wyszedł 4-2-4, ale tak to ewidentnie wyglądało. Wyszedł. Po prostu. Tak pierwsze to wyglądało. 30 sekund, bo fajnie to tak. Widzieć, jak po prostu... Natomiast co okazało się ważne, to te momenty przejścia, gdy Legia budowała od bramki. Dlaczego ważne było to, że budowała od bramki, że Malasz rozrzucał nawet pod ryzykiem straty piłki? Bo wtedy Real trochę się cofał, prawda? Ci ofensywni zostawali, skrzydłowi zostawali. Natomiast to, co było ważne, Odzidzia schodził do boku, Moulin schodził do boku, jeden ze skrzydłowych, Guilherme zwykle, też schodził do środka i wtedy w tych momentach, gdy wysoko zostawał Bale, czy powiedzmy, czy Cristiano Ronaldo. Tam był krater. Wtedy Legia mogła sobie rozgrywać. I o tym powiedział w tych bocznych sektorach w strefie środkowej. Czyli pomiędzy, jak jest strefa środkowa, to uznajmy, że to jest linia obrony, a linia ataku Realu Madryt. I tutaj zawsze była przewaga Legii. Moulin schodził bardzo często do boku, Kopczyński rozrzucał akcję. Kopczyński większość podań, nie będę tutaj mówił ile procent, ale bodaj około 80% to były podania w poprzek. Dlaczego? Bo rozrzucał Kovacicia, rozrzucał Krosa. Oni biegali w poprzek, oni chyba najwięcej przebiegli z Real Madryt, ale no, nie... Musieli za kogoś biegać. Musieli za kogoś biegać, ale to ale, dobrze ciekawe, widać, dobrze nie, widać nie, na tej tablicy. Nie wzdłuż boiska, to o czym ale mówiłem, te kontry 4 na 4, 5 na 5 tak, Legia, no to się zdarzały. Nie okej, i czasem może było warto zostawić obrońców 4 na 4 plus Kopczyński, ale wtedy zdobywało się przewagę. Nie przez przypadek wszystkie akcje Legii padły po tym, że rozgrywały się w bocznych sektorach i w tej strefie końcowej, strefie podbramkowej Realu Madryt zjeżdżali do środka, tam sobie tworzyli przewagę, bo już wtedy Kovacic, Kroos byli na boku rozrzuceni i tu była przewaga. Tak samo, oni spodziewali się, że raczej będzie Legia grała może niedługo, długim podaniem, ale powiedzmy bardziej cierpliwie, nie tak bezpośrednio, nie bazując tak na indywidualnej jakości, jak z wody Radowicza, z wody Odzidzi. Naprawdę myślisz, że tego się spodziewał Real? Po pierwszym meczu, kiedy Odzidzia, Radowicz, Guilherme tyle razy brali piłkę na siebie i pokazywali tą indywidualną grę? Ja myślę, że oni się spodziewali, że ich jakość po prostu przewyższy wszystko, co ma Legia. I myślę, że I po minucie... I o to mi chodziło, że grali na jedną z ósmą gwizdka, bo byli zapewni siebie, właśnie. Myślę, że po minucie byli jeszcze bardziej pewni siebie. Hejtujcie też Michała. Myślę, że po 2-0 byli jeszcze bardziej pewni siebie. I okej, no... I stracona bramka nie była dla nich żadnym takim alarmem. I to jest, powiedzmy, niepokojące jakoś dla Zidana. Kogo? Zinedina Zidana. Chyba odsłuchano, jak to powiedziałeś. W każdym razie Zizu powiedział także po meczu, że powiedział również po meczu, że mieli nie zostawiać tej przestrzeni. Bo wiedział i powiedział to swoim Ale gdzie mieli tej przestrzeni zostawiać? Zwłaszcza na własnej połowie. A to był największy błąd. No i właśnie, kto miał tam wracać w takim razie? No myślę, że on Bailey, sobie gdzieś... Bailey, słuchaj, najlepsze było w pierwszych... Wiele widziałem takie sytuacje. Kto miał wracać? Kiedy po prostu piłka była tutaj. Wiesz co, tak? Czekaj, w bocznym sektorze... To jest Ronaldo, Przemek, to jest sprawa, bardziej prostopadle do stołu, bo światło się odbije, tak? Może być tego nie widać. W bocznym sektorze na połowie Realu Madryt, o ile dobrze kojarzę, tak?
Tak, dokładnie tak. Kiedy potem piłka była gdzieś tutaj, tutaj Ronaldo przy sobie tychtał. Prawej, no tak, przy prawej stronie tak. Ronaldo tychtał sobie czarą na piłkę. Znaczy, no, widocznie oni uznali też, tak, że jeden na umiejętności defensywne tych piłkarzy są na tyle mocne, że wystarczy odebrać piłkę, przerzucić nad głowami i skontrować. No, że to jest zespół jakiś no, z trzeciej ligi hiszpańskiej. Hat-trick. To, co jeszcze mówiłeś, Zyszku, to ja tylko dodam, bo ty też, Tomek, pytałeś, kto się cofał. Najlepsze jest to, że w pierwszych kilkunastu minutach Morata. I wyglądało to na takie ustawienie 4-2-1-3. Morata wykonywał, ale po 2-0 odpuścił i stał sobie z przodu. Wchodził do boku i to tyle. To jest niesamowite, że nie wiem, Zidane tego nie chciał jakoś skorygować. Nie umiał może tego skorygować. No może... No mówi nawet się w przerwie, Rafał, prawda? Rafał Rybiński nam o tym mówił, że fajnie poukładał szatnię, ale taktycznie no to nie jest Mourinho czy Carlo Ancelotti. Radzi sobie z taktyką, jak jego syn z długimi strzałami, prawda? No ale no, nie no, dzisiaj to Jacek Magiera kontra Zinedine Zidane to tak co najmniej 2-0, a może i nawet 3-0, knockout. No, no może wiesz, no, no nie, było... no, słuchaj. To, wiesz, kwestia popatrzmy na to, jakich piłkarzy miał do dyspozycji Jacek Magiera, jakich piłkarzy okay, miał ale... Zinedine Zidane i jak Magiera zniwelował tą różnicę w umiejętnościach po prostu. No jasne, wykorzystał ultraofensywną, absurdalnie ofensywną taktykę. Cristiano Ronaldo, 8 strzałów, no, 2 celne. Są tylko dwie drużyny, którymi Ronaldo grał dwumecz w Lidze Mistrzów i nie strzelił gola, to Legia i Paris Saint-Germain. To ciekawe. I na zawsze już zapamiętał łysych obrońców z Polski Cristiano Ronaldo w pierwszym meczu Czerwiński, teraz Pazdan, na Euro Pazdan. Może, Kuba Rzeźniczak powinien się ugodzić. Były takie sytuacje, pamiętacie, mówiliśmy o tym w 13 minucie, kiedy Pazdan poskrobał go gdzieś tam przy linii, gdzieś tam odwrócił, gdzieś do niego popchnął, krzyczał popchnął coś tam i Pazdan machnął, nie wiem, czy przepraszał, czy mówił, że... Spieprzaj dziadu. I była jeszcze taka jedna sytuacja kolejna w tej samej połowie, w pierwszej, kiedy Pazdan podbiegł dosłownie sprintem na 7-8 metrów i go po prostu klatką uderzył od tyłu i Ronaldo stracił piłkę, się odwrócił. A tutaj Pazdan stoi. No to było piękne. Znowu on. Właśnie mieliście statystyki Pazdana. Może dobry moment, żeby je przytoczyć. 95% celnych podań. 7 na 9 pojedynków wygranych. 14 przechwytów. Ja tutaj z Instata wiem, że tam jest inne interpretacje. Tak. 10 odzyskanych piłek. No takie statystyki jak z meczów na Euro, nie? To był jego debiut w Lidze Mistrzów. Tak. To było niesamowite, jak on jest w stanie na taki poziom wejść w takich meczach. Kiedy koncentracja jest maksymalna, w ogóle jego timing to jest na jakimś kurde, naprawdę światowym poziomie. Sam timing, mówię, wejścia. Zgasło. To. Nie świeci się. Hat-trick. No i znowu problemy techniczne, ale wracamy po nie włączeniu. GoPro, nie poddajemy się, tak jak Legia dzisiaj nie poddała się w meczu z Realem. O czym mówiliście? O Pozdanie. Tak. Statystyki Pozdana, tak? Mówiliśmy, że... Powiedzieliśmy statystyki Pozdana. Bardzo Teraz chyba można przejść do pytań tak na dobrą sprawę, dobrze. Wydaje masz mi się. Pytania? Mam otwarte pod hashtagiem. Co sądzimy o występie Kopczyńskiego? Już powiedzieliśmy. Kto tam pisze jeszcze może przeczytać? Tak, to Sławek Agata. Sławek czy Agata? Taki sucharek. Bereś dublerem Piszczka w kadrze. O, mogę jedną rzecz powiedzieć, ciekawą? No, o ile inni pomocnicy środkowi, na przykład, coś mi się tutaj zepsuło. Ciekawe bardzo, Przemku. Ale momencik. Aha, na przykład Radowicz, Moulin, Wadis mieli procent wygranych pojedynków 35% mniej więcej, Wadis tam 6-17 i tak dalej. To Kopczyński na 8, czyli dosyć mało pojedynków, ale wygrał 6. Czyli jedyny Kopczyński nie walczył z nimi, nie ścigał się, tak? Nie walczył, to jak zrozumieć... Gra pozycyjna, takie pojedynki, powiedziałbym, tak, pod polem karnym pewnie gdzieś tam ustawianie pod własną się, bramką. Czyli zagrał na 6 ósmych. A nie walka wręcz. Na przykład popatrzmy, Radowicz 4 z 13 wygrał, Wadis Odidzia 6 z 17. Ale to też Moulin, chyba powód 3 tego, z 11. Ale to też powód chyba Radowicz. A ile Guillerme na przykład? Guillerme 6 z 17. No właśnie, czyli zobaczcie, Guillerme, Wadis i Radowicz. Przepraszam, Guillerme 10 z 18. No to no ale generalnie no, poniżej. Ale to widać, że w ofensywie po mieli prostu więcej driblingi. Tak, ryzykowali, wchodzili tak. Do driblingi, przecież Rado, przekładanki, Guillerme też co chwilę dostał Guillerme, piłkę to, i co ciekawa, się... to ciekawa statystyka, pojedynki w ataku
8 na 11 wygranych. Także to jest bardzo dobry wynik. 3 z 4 dribblingów. Tak, 3 z 4. Radowicz, 3 na 3 dribblingi udane. Mhm. Przepraszam, to nie Radowicz był, to był Kopczyński. Dobra, tak, Kopczyński. Pytania, pytania. Bo pytania, pytania, pytania. Dostaliśmy pytania o Bereszyńskiego od Tomasza Urbana. Czy powinien być dublerem Piszczka w kadrze? A Sławek Agata o co pytał w końcu? No, Kopczyńskiego, to powiedzieliśmy. Aha, o czym pytaliśmy. No i właśnie. Bereszyński, dubler Piszczka w kadrze. Przemknęło mi to dzisiaj przez myśl, oglądając ten mecz. Tak, i nie wiem, do jakiego wniosku doszedłem. Tak na dobrą sprawę. No bo kto jest teraz dublerem Piszczka w kadrze? Jędrzejczyk. No ale Jędrzejczyk jest, wiesz, no pierwszym lewym obrońcą. Okej, okay, jest. Powiedzmy, Jędrzejczyk, nie? Może grać wszędzie, tak naprawdę. Czyli tak naprawdę na boku obrony mamy Piszczka, Rybusa i Jędrzejczyka. No tak, Tiago jeszcze może na dobrą sprawę grać na boku. No tak to Bereszyński, jeżeli utrzyma tą formę, jest jakąś alternatywą. Jest, zdecydowanie. To był taki Bereszyński, no którym się zachwycaliśmy, chyba, jak Jan Urban ustawił go na prawej obronie. Bym zaryzykował takie, może to przesadnie, ale po nim... Bo z tych regularnie grających piłkarzy Legii najbardziej widać przeskok między europejskimi pucharami a Ligą Mistrzów. Ale dzisiaj tego przeskoku nie było. Dobra. Widać. Znaczy dzisiaj europejskimi pucharami? Czy między Ligą? Ligą Mistrzów, przepraszam. A Polską Ligą. No to zrozumiałem. Bartłomiej Stachnik pyta, czy dzisiejszy mecz może mieć wpływ na postawę Legii w lidze? Może. Przyszłą postawę? Może i tu mam wrażenie, że może mieć negatywny. Tak? Że trudno będzie się przedstawić już na, przestawić z tej, na Krakowie. Trudno się, no na Krakowie jeszcze nie, bo Krakowie chce grać podobnie jak Real. Widziałem to z Jagiellonią. Tak. Też podchodzili dwoma środkowymi obrońcami, zostawiali biednego Polczaka z jeszcze biedniejszym Malarczykiem. Śmieszny mecz. Nie, no ale wiesz, no wyjdą właśnie to, co mówiłem wcześniej. Wyjdą na taką, pojadą do Niecieczy, wyjdą do Łęczną w Lublinie. Myślę, że nie. No, Niecieczy to jest jeden mecz. Będą Łęczna się już byli. Ale Łęczna, Niecieczy, teraz Koroną też problemy. Kopani, wiesz, chodzi mi o to, że nie to, że Legia będzie się chciała wdawać w Kopaninę, ale drużyna przeciwna wciągnie ją w tą Kopaninę i po prostu Legia, no chcąc, nie chcąc, będzie musiała użyć łokcia. A ja myślę, że nabiał i... tyle pewności siebie i takiego zrozumienia między sobą już w tym momencie, że to pójdzie do przodu. Legia wygrała teraz dopiero drugi mecz z rzędu w lidze, po raz pierwszy dwa mecze z rzędu w lidze od wiosny, od marca, od meczów za Czerczesowa. Dotąd jeden wygrywała, potem przegrywała, potem może wygrała, zremisowała i tak dalej. Już ma taką pasę, więc no, myślę, że to wzmocni. No to może dwie strony podsumowując. Tak. Albo ciężko im będzie się przestawić, albo złapią taką pewność siebie, że będzie dobrze. Dalej. Już patrzę na pytania. Było jedno ciekawe. Czy uważacie, że trener Magiera największą robotę wykonał w szatni, trenując głowy? Bartek Janeczek pyta. To chyba sam najlepiej Aleksander odpowiedział... Aleksander Wukowicz może. Tak, chyba sam najlepiej odpowiedział na to pytanie Magiera na konferencji pomeczowej, gdzie powiedział, że tak naprawdę treningów taktycznych było mało, bo większość czasu oni spędzają w podróży na regeneracji, a najwięcej było właśnie rozmów, odpraw i tak dalej. No i czyli... Aleksander Wukowicz robi robotę, myślę. Tak, też kilka razy był najgłośniejszym gościem na stadionie w tym meczu. Krzyczą na Wadisa zwłaszcza. Mi się bardzo podoba jedna sytuacja, jak był rzut wolny w pierwszej, na początku meczu dla Realu i Arkadiusz Malarz doznał kontuzji. Kojarzycie? I leżał chwilę przy słupku. I wtedy Aleksander Wukowicz wypadł z ławki, podbiegł do linii i krzyczał do Malarza o mur chyba. I zaczął, Wukowicz chciał ustawiać z Rzeźniczakiem mur, pokazywać Rzeźniczakowi, że czterech do muru. Bo wtedy akurat Arkadiusz Malarz leżał i była możliwość, że nie zdąży tego muru ustawić, kiedy już będzie gotowy do gry. I Wukowicz zaczął pokazywać Rzeźniczakowi, że tam cztery, zaczął gestykulować, a Rzeźniczak tylko machnął ręką, no bo nie słyszał i nie miał jak z Wukowiczem ustawionym przy linii ustawić muru, ale swoją sam drogą. Pomysł Aleksandra Wukowicza, żeby Malarz leży, no to ja ustawię mur z ławki, no to pokazuje, swoją że drogą. Żyje meczem. To też znamienne, że nie wiem, która minuta jest podcastu, ale... Pierwszy raz wymieniamy nazwisko Arkadiusza Malarza, co tak naprawdę po meczach Ligi Mistrzów, on był głównym bohaterem, o nim głównie się mówiło, w eliminacjach zwłaszcza. No i generalnie chyba jest jednym z najlepszych piłkarzy Legii w tym sezonie. Ale i tak miał powiedzmy dużo interwencji. Dobre wyjścia. Zawalił mecz z Kielca. Dobre wyjścia do dośrodkowań, to było ważne dzisiaj. Tak. Kilka razy dobrze wyszedł. No i nie pomagał Baboli takich, nie wypuszczał piłek po strzałach. Tam był taki w drugiej połowie strzał Bale'a, on tak huknął z tej lewej nogi, myślałem, że ręce połamie.
Malarzowi taka petarda poleciała. On odbił Malarza. Ale też się dużo działo dzisiaj pod bramką Legii. To było, oni oddali 26 strzałów. I on dawał pewność. Może nie, nie mieli dwóch, trzech, czterech setek, mówię o Realu, takich stuprocentowych, ale no, tam co chwilę pachniało po dośrodkowaniach. Te strzały były troszeczkę za wysokie, ktoś tam nabiegł za wysoko, ale no, to też nie była idealna gra obronna ze strony Legii. No i Malarz dawał tą pewność. Jakie jeszcze pytanie mają Piotr ludzie? Owczarczak pyta, czy Badis zostanie u nas w Polsce chociaż dwa sezony? Myślę, że tak. Zostanie też chyba. Myślę, że skauci zagraniczni widzą, powiedzmy, tuszę również zawodnika dynamikę. Czyli tak schudł już bardzo. No. Nie, no, jest, wiesz, był, nie, no, już w dobrej formie jest fizycznej. Zdolny, minąć tam Kowacicza, to już było całkiem dużo. Nie, on ma 26 lat, dostał pensję około. Ale myślę, że za dwa lata Legia spokojnie go będzie mogła sprzedać. Może to, mam ciekawe pytanie. Znowu ocena indywidualna. Jak po tym spotkaniu ocenić występ Nemanji Nikolicza? Ciężko. Moim zdaniem ciężko, myślałem o tym, bo Radowicza można ocenić, o Didżofo łatwo, Kopczyńskiego, Mulę, Giermę, Rzeźniczaka, Pazdana, Bereszyńskiego. No jak ocenić Nikolicza? On praktycznie nie dostawał piłek. Bardzo mało piłek dostawał. Według mnie raz... Wiązał obrońców Realu, ale... Właśnie, jeśli tak pozytywów doszukiwać się w występie Nikolicza, to właśnie przez to, że wiązał obrońców i czasem powodował, szukał sobie że miejsca na oni nawet jak się cofnęli trzy kroki, to te trzy kroki stwarzały kilkanaście metrów kwadratowych wolnego miejsca gdzieś w bocznej strefie, w środkowej strefie. Chorowo dla drużyny, ale słuchajcie, tak. Ja wam powiem, jak podsumować go. Jest coś, co się rzuca w oczy, to też o tym czasami mówiliśmy. Liczba jego pojedynków z Dortmundem, 27 minut widzę mistrzów, 6 pojedynków, 0 udanych. W Lizbonie 13 pojedynków, jedną wygrane. Jeden wygrany. W Madrycie wszedł na 19 minut, miał 3, 2 udane. Okej. Teraz miał 6, 0 udanych. No, to pokazuje, że on w walce fizycznej nie daje sobie rady, że... Szuka miejsca innych. Ani z kontrataku. Zyskuje miejsce dla innych. Nie jest dobry, ani jeśli chodzi o utrzymanie piłki. Były sytuacje, zdecydowanie kiedy... lepszy był w tym Prijović, który wszedł i naprawdę... Bardzo dobra zmiana bardzo Prijovicia, dobra zmiana. A były takie... A było już były już momenty, kiedy powiedziano, że... Że go nie będzie, nie? Tak, że został spisany na straty. Przemek, to się tak, rysuje. Ja chciałem pokazać, były sytuacje takie, kiedy... Prostopadle, Przemek, do kamery, bo światło się odbija. Wyżej. Ja myślałem, że ja to dla siebie przyniosę. Przemku? Nie, nie. Pożyczę ci, tak, może tak, pobawisz tak. Kiedy podawano piłkę, no to, już to jest Nikolicz, tak? Tutaj jest... Czekaj, Nikolicz jest schodzący tutaj jest Nikolicz, z prawego tak? skrzydła. Tutaj jest Nikolicz. Bardziej, tak? I ktoś mu podaje piłkę prostopadle to i miał nie takie jest zdarzenie stanie... z Carvajalem, prawda? Nie tak, był w stanie wyprzeć Carvajala, Carvajal był metr przed nim. A to była idealna piłka, żeby dobiec po tak, prostu. Tak, zablokować, przytrzymać, dać się sfaulować. A to było w pierwszej połowie chyba, prawda? W pierwszej, tak. Tak, po linii, przy ławkach. Tak. Ponieważ statystycznie oceniamy wszystkich, o Nikoliczu już powiedzieliśmy przy tych pojedynkach. Znaczy, umówmy się też co do jednej rzeczy, no, za dzisiejszy mecz chyba nikogo nie możemy skrytykować z Legii specjalnie. Nie, oczywiście. Zrealizowali zwłaszcza... 3-3 z Realem, prowadząc 3-2 i Real grał z Ronaldo, z Benzemą, Bale'em, Moratą, Krosem i tak dalej, także... Zwłaszcza, że Nikolicz, to też trzeba przyznać, 23 podania, 22 celne. I to jest okej, dobry wynik. Nie jest to rewelacja, nie jest to jakiś... No, najniższa nota... Rewelacja byłoby 23-23. Ale jeszcze najniższa nota w zespole dla mnie. Ale i tak taka bardzo powiedziałbym, no... Siódemeczka? Nie. Ja bym się zastanowił jeszcze Chlouszek. 5-10 dla mnie, Nikolicz dzisiaj. 6-10 co najmniej. Dobrze, ja jeszcze szybko patrzę na pytania... Kopczyńskiego. Chlouszek, pamiętasz jego przyjęcie piłki raz? Śmialiśmy tak, się, jak przyjmował tak, na 3 razy sklejał. Tak. Ona jest prawie druga już lecieć. Wiemy, ale czekaj. Mamy trzeźwi. Spytaj Przemka. Popatrzmy tak globalnie jeszcze. Właśnie Rafał Sesem napisał tweeta wzloty 2016, ćwierćfinał Euro, transfery polskich piłkarzy, powrót do Ligi Mistrzów, 3-3 z Realem. No wiadomo, jest. Tak. Pozytywnie. Patrząc globalnie, to jest całkiem spoko. Wiadomo, jest wiele pytanie, mankamentów. Pojawiły się dwa pytania o to, czy wierzymy w szansę, że Legia dostanie się do Ligi Europy. Gadaliśmy nawet o tym z Przemkiem w Mixzonie. Ja wierzę.
To jest, dwa mecze się muszą ułożyć. Sportnik musi przegrać z Realem i Legia musi wygrać. Real na pewno się zmotywuje po takim... Dlatego są dwa warunki do spełnienia. Sportnik musi przegrać z Realem, Legia musi wygrać ze Sportingiem. To jest naprawdę niewiele. A zakładając, że Real wygra ze Sportingiem, co jest jednak bardzo prawdopodobne, no to Legia po prostu musi wygrać z ekipą z Portugalii. No kurczę, no. No. Jest w stanie to zrobić. Naprawdę. Po tym, co dzisiaj Legia pokazała ze Sportingiem, ja mi się wydaje, że tym oni... bardziej, że Sporting nie był jakąś rewelacyjną drużyną w pierwszym meczu, a wtedy Jacek Magiera to był jego pierwszy mecz. Ten czas minął, ta drużyna już coraz lepiej wygląda, coraz bardziej pod tą taktykę Magiery, tego, co wymyślił, więc ten drugi mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ja myślę, że Legia zostawiła taką nieśmiałość w tego dnia, tam 15 września chyba, czy 14 września w czasie meczu z Dortmundem. Nieśmiałość ze względu na to, że trafiło się do elity, do lepszego grona i tak dalej. No z każdym meczem wyglądało to dużo lepiej, no więc jakby w tym momencie jak strzelasz 4 gole w 2 meczu z Realem, no to kurczę, to głównie o jakości piłkarzy decyduje i technika, i dla mnie i psychika, i to są dwie najważniejsze rzeczy. W tym momencie oni się odblokowali dla mnie całkowicie. No i dlatego to... moim zdaniem widać, że, znaczy moim zdaniem mecz z Realem wygrał, zremisował, jakby wiecie o co chodzi, Jacek Magiera, a mecz z Borussią przegrał bez nich Hasi. Widać ogromną różnicę, jak poruszali się po boisku jego zawodnicy, jak byli ustawieni taktycznie, jaki mieli pomysł, jaką mieli pewność siebie. Ta Legia z Borussią i Legia z Realem, no to jakieś to ja dwa powiem, różne systemy walutowe. To ja powiem tak, bo jeszcze to sobie zaplanowałem, że porównam Legię Magiery do Legii Czerczesowa. I to nie będę potrzebował magnesików i tak dalej. Wystarczą mi statystyki z meczu Legii, które... Tak, widziałem, że ci się spodobało. Mecz, który zakończył poprzedni sezon Legii, zakończył sezon sukcesem, czyli Mistrzostwem Polski i wcześniej Pucharem Polski. W tym ostatnim meczu ligowym z Pogonią Szczecin Legia miała niższe posiadanie piłki od swoich przeciwników, 48%. A jak właśnie nieznaczne. Z posiadaniem piłki dzisiaj? 60-40 według Insta, tam różnie liczy Opta, bodaj 55-45. Ale dla Realu. Tak. Natomiast dokładność podań, Legia Pogoń u siebie, mecz mistrzowski, 71%. Dzisiaj przeciwko Realowi Madryt 86%. Mhm. Jest to bardzo imponujące. Jeszcze sprawdzam finał Pucharu Polski, bo to też tam był bardzo chaotyczny mecz, dobrze pamiętacie. 74% dokładnych podań. Wy nie zrozumieliście mojego wywodu o tych główkach, ale ja to tylko dodam, że w tym finale Pucharu Polski 79 pojedynków główkowych. Dzisiaj 27. No to trochę inne. Pokazuje. Inaczej gra. Wiadomo, znów wracamy do tego przekładania jakości czy też po prostu futbolu. Ale też przeciwnik był inny niż... Wiadomo. Piłka była w górze jednak. No właśnie, ale teraz trzeba przełożyć, żeby Legia grała dołem. Nie pozwalała sprowadzić się do poziomu ligowego, bo o to chyba chodzi kibicom Legii, by górowała technicznie i taktycznie, intensywnością, wyciągała wnioski. I tak naprawdę na razie mówimy, porównując mecz Legii na Bernabeu i Legii w Warszawie z Realem, i tak naprawdę widać postęp. Ale czy widzimy postęp między meczem Legii na Bernabeu, a meczem na przykład w Kielcach, gdzie przegrali, meczem z Lechem, gdzie wcale nie grali też tak rewelacyjnie, chociaż też starali się myśleć cały czas do przodu. Te zmiany Magiery o tym świadczyły. No widać właśnie postęp w stosunku na przykład, znaczy różnicę między meczem z Lechią, a meczem z Lechem. Bo z Lechią, tak jak tutaj dzisiaj z Realem, mieli dużo więcej miejsca i oni po prostu sobie lepiej radzą z takimi drużynami. No i też przede wszystkim ta różnica Czerczesow-Magiera to jest różnica w myśli. Nie gramy na chaos, nie gramy na fizyczną piłkę górą i pres, tylko układamy sobie akcje. Ale momentami ta Legia Czerczesowa była imponująca. Była imponująca, na przykład oczywiście. W Poznaniu był jakiś zgnietli i przejechali walcem, było ale imponujące. Co właśnie też widzieliśmy po meczu z Lechią. Jedno nie wyklucza drugiego. I jeśli gdzieś szukać wzorca dla Legii, jak grać w Ekstraklasie, no to musimy patrzeć na Lechię, a nie na Real Madryt. I tak myślę sobie, że dzisiaj chyba nikt nie tęskni za Stanisławem Czerczesowym. I gdyby jakiś sondaż przeprowadzić... Tylko Stanisław Czerczesow może. Tak, kilku Stanisławem Czerczesowym. Kilku wielbicieli memów o niedźwiedziach. No jak starszy był sympatyczny,
zrobił to, co miał zrobić, ale no, nie dawał To pokazuje ten postępu. Mecz dzisiejszy też to, że ta zmiana była potrzebna w Legii. Oczywiście zastąpiono Czerczesowa trenerem, który no, był w złym momencie, tak? I nie pasował tutaj. No to był błąd po prostu, no trudno, zdarzają się błędy. Ale jednak kierunek był dobry, żeby zmienić go na człowieka, który będzie chciał grać więcej w piłkę. Może tak się musiało stać, żeby Jacek Magiera dostał szansę, no bo nie wiem, czy była opcja przed tym sezonem Jacka Magiery nie. w ogóle po Czerczesowie. Nie, na razie chyba nie było. Nie. Więc może to się dlatego musiało wszystko wydarzyć, żeby Jacek Magiera dostał w drużynę. Pomógł mu znaleźć pracę. Nic się nie dzieje w życiu przez przypadek. Po to, żeby właśnie go kiedyś, żeby go przygotować do roli trenera Legii, ale to za jakieś tam 2 lata na przykład. Nie spodziewałeś się, że będzie to tak szybko. Nie myślę, że Magiera wygrywa z zerowym rozsądkiem. Jak ja go słucham, to po prostu... Chciałbym mieć takiego trenera. Tak, normalny gość, po prostu... Jak słucham Czerczesa, to nie chciałbym mieć takiego trenera, na przykład. Też nie. Hasi też nie wiadomo było, co mu chodzi. Nie, Hasi też nie. Nie wiadomo, czy z plaskacza nie dostaniesz, czy... Nie, to by się skończyło wojną po 5 dniach pracy, tak? Coś... O, Michał Wersał, właśnie Łęczna Korona, coś będzie działo w środku pola. To właśnie, to jest dobre porównanie. Tak wygląda mecz Ekstraklasy. Gdzie, no, wiadomo, proszę. Tutaj, no, generalnie dla słuchaczy hat-tricka, opowiem, po prostu wszystkie magnesiki w tą strefę środkową wepchnęłem, o, jeszcze pomieszałem, można to usłyszeć i tyle. A można to zobaczyć na YouTubie! Chłopaki, druga w nocy. Tak, trzeba kończyć. Druga w nocy trzeba kończyć. Pytań już nie ma. Czekaj, wspaniały mecz Legii, beznadziejny mecz Realu, fantastycznie, że Legia to wykorzystała, zrobiła to w sposób mistrzowski, gratulujemy. Nic nie mówiliśmy o młodzieżowej ze mistrzów, o meczu, a masz gdzie... jakieś wrażenia? To może teraz, szybko, jeszcze no, dodajmy. Różnica była widoczna. Boczni pomocnicy skrzydłowi, ten Alberto jakiś tam i Toni z drugiej strony, wow. Tak. Piłka po prostu na tym swoim boisku im się kleiła i Oskar dziesiątka. Widoczne. No widać po prostu różnicę jakościową niestety. I widać, że Enzo Zidane tak, kiedyś zostanie tak, kupiony przez Pepa Guardiolę. Tak, w poprzednich meczach udało się trenerowi Dębkowi jakoś zamaskować te niedostatki indywidualne w stosunku do innych zespołów. Ale właśnie chyba to udało im się zaangażowaniem, wybieganiem i tak dalej, a tutaj już no, różnica i umiejętności była chyba jednak za duża. Tak, no i to było widać zwłaszcza po pierwszym golu, gdzie Oskar najpierw wymanewrował balansem ciała, a później prostym zwodem podeszwą kolejnego obrońcę i otworzył tak naprawdę drogę do bramki Toniemu, o ile dobrze. Ja zapamiętam ten dribbling tego Toniego chyba, tej ósemki, tak? Tak. W drugiej połowie, jak on tam zamieszał, nie wiem, 4-5. A przy bramkach Majecki, co uważacie? Majecki bardzo słaby mecz, jeśli chodzi o grę nogami. Ale przy bramkach nie... Nie uważacie, nie, że tam nie. Ale jego wybicia... W telewizji miałem wrażenie, że tak mógł wybicia, się lepiej zachować. No, strasznie nas skurzały. Szczerze mówiąc, to Dębek miał, Krzysztof Dębek, trener młodzieżowej Legii, miał pretensje nie o to, że on próbuje tak grać, ale o to, jak egzekwuje, to były niechlujne podania. Śmiałeś mi się, że on podaje do Dębka, bo tak, te wszystkie podania leciały do niego. Tak, do ławki, no nie. I po prostu to były nieprzygotowane, niechlujne. I to już nie chodzi o to, że pomylił się 2 metry. On po prostu zamiast ładnie podciąć piłkę to tak równo po prostu strawą, to po prostu kopał jakby... No to ja dzisiaj miałem, z Arkadiuszem Malarzem była dzisiaj taka jedna sytuacja, a w ogóle jedna rzecz, która się rzuciła w oczy, Keylor Navas, podejrzewam, że w ciągu 90 minut powiedział więcej niż my w trakcie hat-tricka, bo gadał co chwilę. Piłka była pod polem karnym Legii, była sytuacja, ktoś uderzał z 5 metrów, a Navas to na 30 metrze i krzyczał na kolegów i ich dyrygował, chociaż nikt go nie słyszał, ale tak żyje meczem generalnie. Pokażmy też ustawienie Luki Zidana w meczu Ligi Mistrzów. Tutaj jest to tak akcja. Tak samo jak Keylor Navas. On akcja bardzo jest wysoko, tutaj, tak, tutaj bardzo w stronie, tak? Milionów. A Luka Zidane, nawet kiedy Legia miała piłkę na, powiedzmy, już połowie, Keylor on dalej też tutaj był. Keylor Navas też, tak? Był bardzo wysoko. Ale właśnie a propos tych wybić, miałem taką jedną, Paznam wycofał do Malarza, piłka była na 5 metrze, on tak kopnął piłkę, dobrze kopnął piłkę, ale tak podszedł do tego kopnięcia, że jakby ona mu gdzieś podskoczyła albo źle siadła na nodze, to by jakiś syf był z tego, tak po prostu tak sobie kopnął od niechcenia, tak, ale to taki tylko, taki no trener. Jeszcze to niepotrzebny, ale nieważne. Na koniec powiem tylko, że tak Legia w ostatnich 2 miesiącach no była dla mnie takim, stała się takim klubem trochę przaśnym przez te wszystkie akcje z właścicielami, z chuliganami na trybunach, przez te białe akcje buty w Madrycie. Twitterowe, białe buty w Madrycie. Zauważyłem jak tytuł jakiegoś dobrego filmu psychologicznego, akcje, białe buty w Madrycie. Akcje na Twitterze, tak, tam, że Seweryn pisał, co później przepraszał, no to wszystko takie było, o Jezus kochany, tak, to teraz...
piłkarze, ale gdzieś tego, ta przeszłość poczułem się dumny. Ale gdzieś ta przeszłość została zachowana, żebyśmy o niej pamiętali jako ostrzeżenie, puste trybuny. Dokładnie. I na koniec jeszcze taka przeszłość, to była, jak widzieliśmy w strefie wywiadów pomeczowych, Jakub Szumilewicz przeszedł przez strefę wywiadów. Potem jak już poszedł dalej, to tam na baranach wskoczył na jakiegoś tam pracownika Legii i pobiegli dalej. I przeszli. Patataj. Znaczy, nie wiem, w sumie nie wiem, jak to odbierać, że powiedzmy 20 dziennikarzy robi z kimś wywiad, a 10 człowiek tylko na selfie z Cristiano. No to nie byli dziennikarze z Hiszpanii, byli studenci Erasmusi. Nie ma o czym mówić. No to nie ma o czym mówić. Gulaszu zjedli. Nie poddawaj się, idziemy spać. 40 podcast, panowie. No, niezła liczba. 40. W setny jak będzie, ale bibę zrobimy. A 50? Nie no, 50 też już można po pijawkę. Żegnają się z wami. Przemysław Zych. Michał Zachodny. I Tomasz Żeliński. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jesteśmy na Facebooku, bang, pamiętajcie. Bang. Za tydzień. Będzie taki koniec. Tak właśnie pracuje się z Przemkiem. Będę go zjadł. I się zesrało później już. Co ty robisz, uderz! I pan nie mówi na ty, dobrze? Dobrze? I brawo dla Gorzowa. My jesteśmy beznadziejni. Hat-trick. No nie, no to robię, no i nic, no.